Nie spać słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać słuchać ze strony Kuba Wojtaszczyk i ta, która odbiera niebezpieczne sygnały z kosmosu. Anna Tatarska. Ja mam wrażenie, że ja go nie wysyłam niebezpieczne sygnały, chociaż nie, żebym robiła to specjalnie. I have to tell you something. Something insane. But true. About all of us. It started a long time ago. Back in 1977, they detected a sequence. sygnał. No, wydaje mi się, że bohaterowie i bohaterki naszego serialu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, wysyłają te sygnały celowo, przynajmniej część, część z nich. Rozmawiamy dzisiaj o Problemie Trzech Ciał, nowym odcinkowym pierwszym sezonie produkcji Netflixa. I jest to. Rzecz twórców e, Grotron, Bejnofa i Weissa, którzy powracają, e, przynajmniej tak e, im się wydaje, do łask widowni po niefortunnym finale wspomnianej Gry o Tron, gdzie sfeminizującej w cudzysłowie matki Smoków zrobili rządną władzę histeryczkę, e, no i za to dostali, dostali e, no, po łapkach, to mało powiedziane. No i mamy rzecz, taką ekranizację po prostu wielkiej e, trylogii e, chińskiej e, autorstwa Liu Cixin, Chyba tak się czyta to nazwisko? E, Wydaje mi się Li, Liu Qixin chyba. Może być tak. E, jest to pierwszy tom cyklu wspomnienia o przeszłości Ziemi. O tytule właśnie Problem Trzech Ciał. No i co Aniu? Strasznie poprosisz mnie, żebym zrekapitulowała. No ale chyba to nie yy... będzie tak trudne jak nie. ostatnio. Nie, dodam, że jest pewna różnica między tym, co jest w książce, a tym, co jest w serialu. Tak. Została tutaj przeprowadzona pewnego rodzaju taka, taki proces adaptacji i pewnego rodzaju uaktualnienia. Różnych elementów tej opowieści, tak też sądzę, żeby pasowały do polityki Netflixa, którego nie tylko można już podobno po polsku odmieniać, a nie można było wcześniej. Ale który słynie z tego, że ma właśnie taką politykę, która bardzo stawia na różnorodność, i zarówno jeśli chodzi o to, co się dzieje za kamerą, tak też to, co się dzieje przed kamerą. Więc tutaj rozmnożono bohaterów i zmieniono im paszporty, można tak powiedzieć. Problem trzech ciał to jest serial science fiction. I mamy tutaj taką, można powiedzieć, piątkę z Oksfordu, pięcioro przyjaciół, którzy studiowali razem fizykę. Ich drogi potoczyły się bardzo różnie. Niektórzy zrobili wielką karierę naukową, inni bardziej karierę w biznesie. Niektórzy w ogóle nie kontynuowali tego, jakby akademickiego um, tematu, ale spotykają się w bardzo nietypowych okolicznościach. Znaczy, do, przepraszam, doprecyzujmy, oni utrzymują kontakt, tak, ale spotykają się jako ci fizycy y, w bardzo Nietypowych okolicznościach, ponieważ okazuje się, że na całym świecie nagle zaczynają umierać w tajemniczych okolicznościach wybitni naukowcy. Co więcej, jedna z bliskich, jakby ich, no właśnie, koleżanek nagle popełnia tajemnicze samobójstwo. No i wiedzcie, że, że coś się dzieje, ale co to do końca nie wiadomo, dość szybko okazuje się, że najprawdopodobniej tutaj Palce w tym maczają albo inny rodzaj odnóży, bo nie jest to doprecyzowane. Jacyś niezdefiniowani kosmici. No właśnie. I oni się zmagają przez cały serial z tym, żeby nie dopuścić do niechybnego końca cywilizacji. Jest to o tyle interesujące, że ten koniec taki taki. Praktyczny koniec jest dość abstrakcyjny. To jest, I to jest trochę coś, co działa fajnie, bo można to potraktować jako metaforę y, katastrofy klimatycznej. Y, w sensie, że bardzo często mówi się o tym, że dzisiaj segreguj śmieci, bo za 500 lat coś tam, tak, i że do ludzi to nie trafia. No i tutaj mamy taką samą sytuację, czyli że są ja właśnie jakaś cywilizacja cywilizacja, która notabene ucieka przed swoją własną zagładą w stronę Ziemi. Ziemi, która jest siedliskiem, można powiedzieć, względnie stabilnym, wbrew temu, co nam się wydaje. I oni przybędą za lat 800 chyba dopiero, tak? Czy 400? 400. Ile tam jest? 400, no 400. właśnie. Natomiast po prostu chodzi o to, że już wiadomo, że, że, że będą... Już wiadomo, że ich zamiary, które miały być pokojowe, zmieniły się na zamiary mniej pokojowe i teraz co zrobić, żeby nie dopuścić do tego, żeby oni nas zjedli. No i smaczku tutaj temu tego wszystkiego temu wszystkiemu dodaję to, że oczywiście jest tutaj wątek osobisty, no bo to nie jest jakaś abstrakcyjna walka z jakimiś abstrakcyjnymi kosmitami. Tylko, no i właśnie zawsze mam problem jak mówić o tych rzeczach, bo nie wiem co jest spoilerem, a co nie jest, Kuba. Weź mnie hmm. tutaj... Wspomóż. Powiedzmy, że, em, że to, że myślę, z nimi że możemy, nawiązana że... komunikacja nie jest y, przypadkowe i ma pośredni związek z naszymi bohaterami, choć oni o tym nie wiedzą? Ja myślę, że możemy delikatnie spoilerować, ponieważ ten serial już trochę y, na Netflixie jest. Wyszło od razu 8 odcinków. Y, tak. I też trudno nam będzie y, manewrować pomiędzy niektórymi wątkami y, no, bez tych spoilerów. Y, Generalnie. No dobrze, no to, 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 to ja powiem po prostu tak jak jest. Tak? Nie, nie, będę, nie będę kombinować. Mamy tutaj taką bohaterkę, która się nazywa. Bo to też jest w książce, więc jak ktoś w ogóle czytał książkę, to, to zna tę historię, bo, bo książka bardziej ogniskowała się w ogóle po tamtej stronie. Mamy bohaterkę hmm, Chinkę, dorastającą w czasach kulturalnej rewolucji. Ona się nazywa Yi Wenji. Jest astrofizyczką. I ona obserwuje, jak jej ojciec, który jest naukowcem, fizykiem, umiera jako yy, no, ten straszny intelektualista, prawda, który nie chce się poddać szczytnym ideom yy, rewolucji. Nie yy, gdzieś tam można powiedzieć, że sobie poprzysięga zemsta i też traci wiarę w to, że ludzkość ma, yy, ma sens. Natomiast ona zostaje potem zaprzygnięta jako uczestniczka do eksperymentu, który jak się okazuje prowadzą chińskie władze, ale nie tylko chińskie władze, władze na całym świecie. Właśnie jest to eksperyment polegający na próbie porozumienia z pozaziemską cywilizacją, a że ona jest geniuszką, no to jej to się udaje. Tylko że nikt o tym nie wie, co ona tam usłyszała i co odpowiedziała. Może tak być? Tak, no i współcześnie jesteśmy w tym Oksfordzie, nie wiem czy wspomniałaś o tej nie pamiętam, że no w każdym razie jesteśmy w Wielkiej Brytanii i jej córka ma na imię Wiera, jest również no, taką wielką głową w świecie fizyki i ona Wykładała na tym Oksfordzie i jakby skupiła tych głównych naszych bohaterów, nasze główne bohaterki wokół siebie. Tak, ona należy um, do tej oksfordzkiej piątki, o której wspominałam, tylko nie powiedziałam, kto jakby ją tworzy, więc możesz tutaj rozwinąć. Tak, no ale, ale ta wiera um, jakby popełnia samobójstwo. Jest jedną z tych, um, tych fizycznych. Lubię, że które właśnie... z Wery wierę. To takie jest <laughs> takie nasze lokalne, powiedziałabym. Ja mam problemy z tymi mianami, ja nie wiem, co się dzieje. Naprawdę, za każdym razem to samo. W każdym razie Vera pełnia samobójstwo i to skupia właśnie tych naszych przyjaciół, przyjaciółki wokół siebie. No i w tej, w w tej piące z Oksfordu um, jest Jean, tak? Czy In, która jest no poniekąd... Nie wiem, czy główną bohaterką, ale wydaje mi się, że przez te 8 sezonów, przez te 8 odcinków, ona wyrasta na taką e, główną protagonistkę. I ona jest świetną fizyczką teoretyczną, e, zakochaną w, w swojej pracy i faktycznie gdzieś tam e, podążająca e, tą ścieżką wybitności, jest. E, I ją gra e, Jazz Hong. Mamy też Sola e, i jego gra Jovan Adepo. E, Znany z, chociażby z Babilonu ostatnio, i on jest również no, bardzo takim intelektualistą, ale jednocześnie jest zainteresowany bardziej paleniem trawy i uprawianiem seksu niż podążaniem za tą, tą nauką. no Jest takim trochę buntownikiem, co jest też związane z tym, że przez jakiś czas był w związku z Ogi, trzecią bohaterką, którą gra Eiza Gonzalez. I ona jest, ona jakby zostawiła tę fizykę i tworzy, uwaga, rewolucyjne, samoorganizujące się, poliamorowe, a polimerowe na Zdestawienie Zdecydowanie nie są one poliamorowe, Kuba. No to było z opisu. Poliamorowe? No jak? Polimerowe. To jest, to jest wszystko trudne. Polimerowe? Polimerowe, no tak, tak ma napisane. Tak, tak. Poliamerowe? Poliamoria. W każdym razie, I ona jest w jakiejś tam korporacji. No, i chyba w pierwszym odcinku widzimy, jak stworzyła urządzenie, które z innego urządzenia tworzy małe kosteczki. W sensie tnie to tak niewidzialnym, po prostu niewidzialnie tnie. I jest to bardzo ważne wydarzenie w świecie fizyczno-technicznym. No i jeszcze jest Will, który jest. I to jest Aleks Sharp. Jest najbardziej niedowartościowany, bo też z jego kariery naukowej nic nie wyszło i pracuje bodajże jako nauczyciel. Mhm. I mamy mojego ulubionego bohatera, Jacka, którego gra John Bradley, znany jako tali z Grotron. I on się sprzedał w cudzysłowie, porzucił naukę na rzecz. Marki z fast foodem, bodajże, czy z przekąskami, no i zbił na tym majątek. Ma wspaniałą chatę, gdzie ma pełno nerdowskich zabawek um, i ma plakaty ze swoją podobizną, czy tam jakieś okładki czasopism, i jest to absolutnie fantastyczne. No i, i łączą jakby siły ponownie, żeby trochę odkryć to, co się dzieje. No i pomaga im. Florence. I to jest Benedict Wong znany z, um, z, z, z Marvela, um, który jest agentem, detektywem, który zdążył zostać wyrzucony chyba ze wszystkich agencji brytyjskich czy światowych i teraz odpowiada... Przed Tomasem Wade'em i również tutaj um, Liam Cunningham, również wspaniały z, z Grotron. I on jest liderem z kolei takiej najbardziej elitarnej operacji wywiadowczej, tak wielkiej i elitarnej, że nawet nie pada jego, tej, tej, tej organizacji nazwa, więc tak naprawdę nie wiemy, co, nie wiemy, pod jakimi rządami um, służy. No i mają takie tam po prostu najnowsze. Um, do najnowszej techniki, której chyba by pozazdrościł, nie wiem, James Bond. Pomogą Bo mhm. tak naprawdę wszystko no, i wszystko. Doszedłeś właśnie filtrować. do takiego miejsca, które jest dla mnie dość problematyczne, jeśli chodzi o, o ten serial, muszę powiedzieć. W sensie, że on należy do jakiejś agencji, ale nawet nie wiemy do jakiej. Tak. My bardzo często mówimy, że żeby było abstrakcyjnie, to musi być konkretnie. I dla mnie to jest bardzo duża bolączka tego serialu. Mhm. I, może, I może wytłumaczę, też powiem uczciwie od razu. Wiem, że on był zapowiadany jako taki wielki hit, no właśnie. No wiadomo, jak bierzesz ludzi, którzy zrobili Gra o Tron, przekładasz ich na inną platformę, no to liczysz na to, że to będzie fantastycznie się oglądało i zresztą ogląda się z tego co wiem bardzo dobrze cały czas. Nie znam konkretnych wyników, ale wiem, że jest zdecydowanie w czołówce oglądalności na ten było serial jeszcze. I nie dziwi mnie to. Ja nie jestem typowym targetem tego typu produkcji, ale nie byłam również typowym targetem Greotron czy Rodu Smoka, a jednak tamte seriale mnie zdecydowanie do siebie przekonały. No tutaj jest troszeczkę <słuch> inaczej. Mam wrażenie, że bardzo dużo czasu jednak zajmuje wytłumaczenie, o co właściwie chodzi, że my cały czas. Bo, bo ten tytułowy Problem Trzech Ciał, tak, to jest problem... Yy, widzisz, ja obejrzałam cały serial, obejrzałam go uważnie i ja do tej pory nie rozumiem. W sensie, żeby Ci wytłumaczyć teraz, co to jest Problem Trzech Ciał, to musiałabym yy, sprawdzić po prostu w, yy, w słowniku tak? Bo ja tutaj chodzi. No to wytłumacz mi, bo to jest jakaś fizyczna sytuacja, jakby którą oni um, oni jakoś, jakoś rozwiązują, bo tutaj wchodzi w grę w to, że jest wiesz, w rzeczywistości y, więcej wymiarów, więcej planet, więcej wszystkiego, tak? Że więcej niż nam się śniło, więcej światów i y, y, no, to co to, 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 to jest? Dla mnie to jest mega trudne i przez pierwsze chyba dwa odcinki miałem wrażenie, że po prostu Rzucają we mnie fizyką, której niecierpienie rozumiem i nie chcę rozumieć. Mhm. No i jest długi artykuł na wyborcze, który, który, który napisał Piotr Cieśliński, no i jest skupiony tylko i wyłącznie na fizyce w tym serialu. No i teraz będę sobie cytować tutaj. Generalnie to ma związek z równaniami różniczkowymi, które opisują ruch ciał związanych z siłami grawitacji. I one są tak skomplikowane, że, że nikt nie był w stanie znaleźć ogólnych rozwiązań. No i dla tych dwóch ciał, na przykład Słońca i Ziemi, zadanie jest banalnie proste, ale trudno już będzie, gdy, gdy pojawia się to trzecie ciało, właśnie i na tym właśnie polega osławiony problem trzech ciał. No i w drugiej połowie XIX wieku był to jeden z największych nierozwiązanych problemów, z jakimi zmagali się matematycy. No i to też ma związek ze zjawiskiem rezonansu, w którym amplitudy drgań w układzie rosną nieorganicznie i w rezonansie mała przyczyna może wywołać dramatyczny, duży skutek. Na przykład oddział żołnierzy wkraczający miarowym krokiem na most może go tak rozkołysać, że cała konstrukcja się zawali. No i w mhm. podobnym rezonansie obfi obfituje też nasz układ słoneczny. Każdy z nich może całkowicie rozstroić harmonijny ruch planet. No i w ogólności każdy układ, który złożony jest z trzech lub więcej grawi grawitacyjnie oddziałujących ciał, może się wymknąć spod kontroli. Na własnej skórze doświadczają tego właśnie bohaterowie, czy ci kosmici z, z problemu trzech ciał. No i mamy to zobrazowane w, w tej grze komputerowej, czy w grze takiej interaktywnej, którą, w którą grają bohaterowie. Że jedno tak, bo tu ciało... nie powiedzieliśmy właśnie, że się pojawia w pewnym momencie tajemniczy taki hełm, i okazuje się, że to jest gra, którą no właśnie, jeśli dobrze rozumiem, dostarczają w sposób jakiś potajemny bohaterom tak. wysłannicy kosmitów, tak? Kosmitów, którzy na Tabene są, ja my mówimy kosmici, oni są tutaj traktowani jako, jako jakaś taka nowa religia, bo też uwaga, przepraszam, ja oglądałam ten serial w całości po angielsku, więc będziesz musiał mnie czy, czy to jest po polsku pa pan, pani? Bo po angielsku e, oni mówią, cały czas mówią, mówią Our Lord. Tak, mówią, mówią pa Pan Bóg, jakby. Mm, o, I to jednak. jest dziwne, bo też jest, jest kobieta. Jak, no właśnie, no właśnie, byłam ciekawa, bo, bo, bo ta taka najwyższa siła, która jest też zresztą abstrakcyjna, bo przecież. W tyle wiemy, że to jest nie jest jakby konkretna osoba, tak konkretny byt, tylko najprawdopodobniej jakiś rodzaj reprezentacji jakiejś energii, no jest, jest, ma głos kobiecy, prawda? Więc ciekawe jest to, że ich się traktuje jako yy, no, jakieś coś duchowego, prawda? Yy, nie, nie, nie jest. Real... Hmm? No. no, właśnie, bo chciałem. Yy... Ja sobie zmieniałem język po prostu, bo ta fizyka dla mnie w Polsku była trudna co dopiero po angielsku. I faktycznie niektóre. Dla mnie największy problem tego serialu jest to, że już pomijając te takie wszystkie rozwiązania, znaczy do nich pewnie dojdziemy takie mega naiwne, albo takie niedopowiedziane. Typu na przykład, jak się dzieje, że ta, ten helm, który jest stworzony w technologii, która jest nieznana na Ziemi, nagle znajduje się u nas, kiedy to oni, ci kosmici, są 400 lat. E, mają 400 lat do pokonania. E, I o tym, jakby się nie informuje, musimy, musimy zawierzyć e, po no prostu. Właśnie, ale, ale dotknąłeś czegoś, czego ja też nie rozumiem, czyli że mamy, z jednej strony mamy założyć że oni są bardzo daleko i że ten moment jakby takiego bezpośredniego zetknięcia się z nimi jest odległy i że my się na niego musimy przygotować, <laughs> bo jakby tak, ale z drugiej strony wiele artefaktów pojawia się już tu i teraz i jakby takich fi fizycznych, wymiernych znaków ich, yy, ich obecności. Więc trochę wóz albo przewóz, no nie rozumiem. To jest zupełnie niewytłumaczone, nie no. Jakby znajduje się taki szkopu tego wszystkiego w tym, że ta um, ty ją jak ma na imię. Na, nazywa się ta kobieta JWNG, e, tak, ta która była w, mhm. w mongolskim, chińskim obozie pracy i tej um, um, agencji. Um, ona odkrywa, że jeżeli wyślemy sygnał w kierunku słońca, on odbije się i dotrze szybciej do, no, do kosmosu, do tych ludzi, którzy do tych kosmitów, którzy do nas zmierzają. No i być może to jest odpowiedź na to, jak. Ta komunikacja przebiega tak szybko. No bo nie zapominajmy, że jeszcze jest jeden z bohaterów, którego Jonathan Price gra we współczesności. I on stworzył taki zakąt powiedzmy tych kosmitów, pływający na takim wielkim statku. I on komunikuje się jako jedyny z tym właśnie bogiem, boginią, przez zwykłe radio, takie, no wiesz, jak no, telefoniczne właściwie. No I, właśnie. No właśnie. To, wiesz, mamy taką scenę, gdzie jeden z bohaterów, kiedy już są przygotowania, że, żeby jakby podjąć jakieś działania bezpośrednie, tak? już, już wszyscy odkryli mniej więcej o co chodzi, z czym się mierzymy, co, co, co powoduje te wszystkie anomalie na świecie, i teraz trzeba zakasać rękawy i zabrać się do działania. I wtedy jeden z bohaterów, partner hmm, Jean, który jest w marynarce. W rozmowie z chyba Wade'em na temat statku, którym ma, statku takiego marynarki wielkiego, którym ma tam zawiadować, mówi coś w stylu, że to jest statek stworzony do wojny w stylu XX wieku, że tam bardzo dużo pali, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, nie? Więc jakby on zauważa nieadekwatność narzędzi, które mamy, a jednocześnie właśnie jakiś taki rodzaj po prostu utopijnego państwa funkcjonującego poza światem, który zbudował nasz, nasz bohater grany przez Jonathana Price'a, właśnie Evans, jest zbudowany na statku, który ma chyba, nie wiem, 50 lat, prawda? Taki jakiś wielki Kont kontenerowiec, który ma właśnie ewidentnie przestarzałą technologię, jakąś wielką antenę, prawda? I to im nie przeszkadza się, kurde, z tymi kosmitami kontaktować. Więc mówię, być może ja jestem za mało mądra na ten serial, ale ja miałam tam non-stop takie logiczne zgrzyty. Tak. W sensie, że coś nie ma sensu, że, że skoro mhm. to jest takie łatwe, to dlaczego coś innego jest takie trudne. Mhm, Jakby tak. jesteście w stanie zrobić A, B, to dlaczego nie jesteście w stanie. Nie rozumiałam po prostu. Y jakby takiej, takiej hierarchii ważności i trudności zadań, przed którymi stoją bohaterowie. Tak? Są w stanie wyjąć mózg z ciała i wysłać go w kosmos nie uśmiercając mózgu, tak? z możliwością, żeby do tego mózgu przy odpowiedniej technologii dobudować ciała, a nie są w stanie, nie wiem, no, zrobić czegoś jakiegoś bardzo podstawowego. Nie kumam tego. Tak, tak. No jest wiele rzeczy takich absurdalnych, ale dla mnie, jakby, okej, okay, te dziury scenariuszu mogę w jakiś sposób przymknąć oko, bo mi się teoretycznie dobrze oglądało, ale też z taką perspektywą, że mam nadzieję, że ten drugi sezon, który przyjdzie będzie bardziej rozwinięty, będzie bardziej rozbudowany, będzie bardziej dopracowany i po prostu daje, mam taki kredyt zaufania. Ale co mi najbardziej przeszkadza, to taka Netflixowość tego, e, tej produkcji. Ponieważ e, mam wrażenie, że przez to, że to jest na Netflixie, czyli ma być to produkcja bardzo zunifikowana, taka, że jest odbierana wszędzie tak samo albo podobnie w każdym zakątku globu, e, Mam wrażenie, że twórcy mają problem ze zbudowaniem świata. I, a wiemy, że potrafią, bo nie tylko mamy grę o tron z tyłu głowy, ale też te wszystkie takie mm, elementy, które się dzieją w Pekinie w latach 60. i 70., e, łącznie z, tą, e, z tym. Mm, w pierwszym odcinku, gdy ojciec jednej z tych głównych bohaterek po prostu ginie na placu jako ten prozachodni naukowiec. Mhm. No, to są elementy świetne. To znaczy, wiesz, wiesz gdzie jesteś, wiesz co się dzieje, a później wkraczamy w XXI wiek i nagle Londyn, Ameryka, a może Berlin. I właściwie wszystko jedno, bo i tak mówią po angielsku i właściwie... Nic nie obchodzi nas świat, który jest dookoła. I, I kolejną rzeczą właśnie, która mi przeszkadza, to to, że nie, wi nie widzimy, jak ludzie, e, tylko wydaje mi się, że w dwóch stanach, jak ludzie reagują na, na to, że kosmici lecą do nas. I że za 400 lat coś się stanie, czego nie możemy przewidzieć. E, I e, oprócz tego, że trochę są jakieś tam zamieszki, e, to później właściwie już nikogo one nie, nie interesują. A wydaje mi się, że to jest ważne, ponieważ globalne ocieplenie, na przykład, jeżeli weźmiemy sobie ta, y, 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 przez ten prezent spojrzymy na ten serial, dotyczy nas wszystkich i wiemy, jak nasi znajomi, nasze znajome, jak y, inne osoby, młode na przykład, reagują na to, co robią, jakie, jakie podejmują działania, żeby y, zastopować y, palenie się ziemi. A tutaj mamy tak wrażenie, że wiesz. Ktoś ogląda telewizję i nagle Mango Gdynia wjeżdża, czy nam jakieś inne y, po prostu telezakupy. I wystarczyłoby, y, nie że teraz mówię twórcom, co mają robić, no ale wystarczyłoby pokazać, że nie wiem, kup po prostu y, nowy. Yy, nie wiem, sejf do twojego domu, gdzie, który nie zniszczy nawet promieniowanie kosmiczne. Yy, rozumiesz, takie małe rzeczy, które tak. mogłyby nam dać yy, smak tego, jak ludzie się zachowują i yy, jaka ale panika tak, panuje. Ma, absolutnie się z tobą zgadzam i to dla mnie to jest niesamowite właśnie, że przy takiej jakby dbałości rzekomej o szczegóły zabrakło tego typu myślenia, bo serialów, oh Boże, seriali i filmów yy, opowiadających o tym, że czeka nas katastrofa i co się wydarzy i jak się będziemy wtedy zachowywać i tak dalej, już było bardzo wiele. No mieliśmy chociaż Chociażby niedawno nie patrz w górę, prawda? Który pokazywał innego rodzaju e, niechybnie zbliżające się zagrożenie i analizował, jak się zmienia psychika ziemian w, w jego obliczu. Więc to, że tutaj są pociągnięte takie wątki, na przykład, że ludzie, nie wiem, są głodni sensu e, i że są w stanie uwierzyć w to, że jakaś nieznana im siła prawda, sprawi, że życie będzie lepsze, bardziej wartościowe. To nie jest myśl, która jest w jakikolwiek sposób świeża, prawda? Więc dla mnie to jest y, y, totalnie totalnie za mało. A ten aspekt właśnie taki naukowy, który tutaj wyróżnia y, tę produkcję, mam wrażenie, że został trochę potraktowany tak jak wiesz w takich bondach z lat 70., nie? Jakieś po prostu otwierasz szafę z gadżetami i po prostu mamy. Tak jak, y, tak jak w drugiej części serialu. Y, Akcja ogniskuje się już na takich bezpośrednich przygotowaniach do, no powiedzmy, podjęcia jakichś takich łączących międzynarodowych działań, które pomogłyby, nie wiem, nawiązać kontakt, prawda, czy zbliżyć się jakoś do, do, tej, do tej innej cywilizacji. I tam po prostu nagle są jakieś, wiesz, spotkania na szczycie, akcje, które wymagają takich pieniędzy, że nawet nie umiemy sobie wyobrazić, o jakich tutaj mówimy, funduszach. I ja mam wrażenie, że oni po prostu te rzeczy, które nawet gdyby nagle wszyscy zatrzymali wszystkie swoje inne prace i zabrali się tylko za to, to by zajęły, nie wiem, pięć lat, robią, nie wiem, dwa tygodnie. Jakby, to fakt, no. Jestem bardzo, dla mnie to jest ogromny minus i coś, co mi totalnie odebrało przyjemność z oglądania tego, że tutaj wszystko masz sobie jakby dopowiedzieć, wyobrazić i uznać po prostu, że jest to możliwe. Tak. Kiedy ja mówimy sam... o serialu, mhm. który ma być teoretycznie właśnie serialem, który jest naukowy, tak? Który właśnie tak. to wyróżniało tę książkę, też sprawiło, że ona się stała hitem w Chinach, ale poza Chinami że to była książka, która jakby mówiła o rzeczach, które zwykle szereguje się, jakby zamyka w takiej szufladce, wiesz, yy, yy, sci-fi o kosmitach, ale pokazywało to z perspektywy naukowej, czyli dawało taką, taką, yy, taką perspektywę, że być może to nie jest kwestia wiary w ludziki z mackami. Tylko tego, że nie rozumiemy pewnych pojęć fizycznych i nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że nie wiem, nie ma jednego wszechświatu, tylko że jest więcej, że, że są wymiary, których nie rozumiemy, siły, których nie rozumiemy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest interesujące, prawda? Natomiast to, co z tego wydestylowano, dla mnie interesujące nie jest. No, mm, no i też nie pomagają działania bohaterów, niektórych przynajmniej. Nie wiem, króluje na przykład Ogi, która uważam, że to jest najgorsza postać okropnie Bardzo napisana. Bardzo kiepsko zagrana. I też kiepsko zagrana. I ona jest właśnie tą taką hmm, wynalazczynią, która stworzyła hmm, rzecz, która być może może stać się w niepowołanych rękach śmiercionośnym narzędziem i mamy też przedsmak te, tego, jak wynalazek może zostać wykorzystany przeciwko twórcy i przeciwko ludziom. No i oczywiście nazwisko Oppenheimera, twórcy bomby atomowej, to nie jest, nie, nie pada przypadkowo z ekranu, ale mam no wrażenie, że to jest takie czegadanie, ponieważ Ogi w pewnym momencie w serialu pod koniec no robi coś, co jest tak idiotyczne. No nie chcę spoilerować aż tak, ale tak jakby mija się zupełnie z celem. I, I to, co mówiła, to, co robiła wcześniej, jak się zachowywała, Zostaje po prostu e, rozgniecione e, w ostatnich, w ostatnich e, scenach, scenach filmu. E, I no jest to irytujące, że po prostu ktoś Bardzo. sobie na to pozwolił, ale tylko, tylko dlatego, że po prostu akcja musi e, pędzić dalej. Ale też zwróćmy uwagę na to, że mam wrażenie, że ci bohaterowie są jakoś skrajnie infantylizowani, tak? Masz, no, w, 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 o tej Ogi będę mówić, y, która jest jakąś wybitną naukowczynią, której się udało bardzo skomplikowany naukowy koncept też y, jakby znaleźć dla niego takie powiedzmy komercyjne zastosowanie, tak? Ta jej firma ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o finanse. I, I wiele osób jest zainteresowanych tym, jak można byłoby jej odkrycia wykorzystać. Oczywiście, zawsze, tam gdzie jest nauka spotyka się z biznesem, jest szansa na to, że ktoś to wykorzysta w sposób niewłaściwy. Patrz, nie wiem, wynalazki Elona Maska i Rosja, prawda? No, tych historii znamy przecież o wiele, o wiele więcej, ale ta bohaterka jest pokazana jako jakaś taka... Znaczy mam wrażenie, że to w ogóle jest też taki stereotyp kulturowy, tak? No bo ona jest latynoską. Jest impulsywna, po prostu um, wiesz, nadużywa alkoholu, yy, wszystkie problemy zalewa po prostu właśnie kolejnymi butelkami whisky yy, i wina. Z nikim nie chce rozmawiać, totalnie nie ma kontaktu ze, z własnymi emocjami. No, y, naprawdę strasznie sztampowa i taka w ogóle wsteczna. Jest, jest ta postać, jak na jakąś geniuszkę, która dokonała, wiesz, wielkiego y, przełomu. Jest też ni, jakby nieciekawa. Nie Tam jest taka śmieszna scena, jak oni mają chyba sobie coś powiedzieć niemiłego i czekaj, i on jej mówi, Sol jej mówi, że ona wygląda jak... Pamiętasz, co on jej mówi? Bo nie chcę, ja skłamię, w sensie nie zacytuję tego dokładnie, ale on jej mówi, że ona wygląda jak bohaterka filmu miłosnego, czy coś takiego. W sensie... Takiego, tak. Obraża ją, mówiąc jej, że jest piękna, ale w taki nudny sposób. Taka jak modelka tak. z takiej okładki, po prostu produkcyjniaka. No i co, on ma rację, tak? I nie chodzi mi o jej wygląd, tylko jakby o całą tę postać. To jest naprawdę, kurde, nieciekawa, nieciekawa postać. Oni tam mają taki moment w serialu, nie będę zdradzać co dokładnie, gdzie muszą podjąć bardzo trudną decyzję. Ona się angażuje w akcję, która. No, od początku jest to dla mnie jasne, będzie miała straszliwe konsekwencje w wymiarze takim moralnym, prawda? W sensie jest tam instancja wyższego dobra i po prostu trzeba poświęcić tysiące żyć, żeby ratować ludzkość. No i to, że ona jest potem zdziwiona i rozgoryczona i ma pretensje, mam takie... Czekaj, przepraszam, to przeczytałaś sobie opis akcji, gdzie jest napisane wchodzisz do pokoju z pistoletem, zabijasz 40 osób, a potem, nie wiem, wieszasz ich głowy w oknie, a potem kończysz akcję i masz pretensje do całego świata, że jak to musiałaś zabić 40 osób i powieść głowy w oknie? No, no uważam, że no naprawdę ona... jest bardzo rozczarowująca ta postać. Bo ona myśli, że jej um, um, narzędzie będzie um, oczyszczało wodę w Meksyku. No i to A, i jest super, tak, bo w... myślę, że wielu naukowców ma, ma, ma takie nadzieje. Ambicje. I oczywiście to pytanie o to, do czego powinna służyć yy, nauka, yy, powinno być tutaj chyba bardziej wybite. Tak? To też by było interesujące. No bo ostatecznie, yy, 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 tak naprawdę, yy, z pierwszej myśli, która jest ciekawa, czyli Wrogie siły próbują nam zabić najlepszych naukowców, jakby unieszkodliwić nam najlepszych naukowców, żebyśmy się nie mogli rozwijać, w sensie żebyśmy nie mogli rozwijać naszej nauki, bo nasza nauka jest naszym kapitałem. To jest punkt wyjścia. Interesujący. Kończymy na tym, że nauka służy tylko do tego, żeby wymyślać bardziej skomplikowane rodzaje broni i pokonać wroga. No. No. No, no widzisz. No ale no tak, no, ale z drugiej strony mamy na przykład Klerensa, y, czyli y, Wonga, który jest mm. postacią ciekawą i wydaje mi się, że do, dopracowaną. Trochę taki Morgan Freeman z 7. Delikatnie. E, ale e, no, ja na przykład mam wiele elementów, które mi się podobają. Podoba mi się cała idea. Mm. E, I dlatego wydaje mi się, że warto dlatego e, dać temu szansę e, serialowi, ponieważ być może nauczą się na błędach i drugi sezon będzie, wiesz... E, Czymś ekstra, mhm. bo, bo też 20 milionów dolarów poświęcone na każdy odcinek, więc myślę, że to nie jest mało i roku, rokuje na przyszłość, chociaż nie zawsze to widać jednak. Wiesz co, ja, ja, ja marudzę, ale absolutnie nie twierdzę też, że ten serial, nie wiem, się źle ogląda. On po prostu mnie rozczarował, bo uważam, że tam hmm. była szansa na to, żeby zrobić coś takiego, co jest bardzo trudne, a co na przykład udało się chyba właśnie w Nolanowi w Oppenheimerze, czyli tak. żeby zrobić film, który jest. Szalenie skomplikowany na punkcie jakby koncepcji, wielowarstwowy, który mówi o rzeczach, które są trudne do pojęcia dla laika. Mam tu na myśli w ogóle jakby cały um, um, słownik naukowych pojęć. A jednocześnie co się po prostu bardzo fajnie, dobrze, sprawnie, interesująco ogląda i, i, i masz ochotę na, na więcej. Ja widzę tutaj dużo skrótów. Jakichś takich cięć i takie momenty, gdzie ewidentnie efekciarstwo i jakieś takie yy, wiesz, o, zrobimy taką super animację, jak oni w tej grze są, ale się zabawimy, po prostu będzie to mega wyglądało, mm, jest przedstawiane tak. wyżej niż po prostu wartościowy, dobrze uszyty, drobiazgowy, precyzyjny yy, scenariusz. A ja mam na to alergię i nie umiem zawiesić na kołku tego swojego niedowierzania i powiedzieć, okej, okay, dobrze, po prostu zabierzcie mnie w tę podróż, pali że tam coś tam się nie klei, się nie zgadza, ale dobra. Jakby nie. Tym bardziej, że jeśli podejmujesz decyzję, że właśnie z, przecież w oryginale ten nie było chyba, nie tam książki, tylko czytam o książce, że tam było nie było tej piątki z Oksfordu, prawda, tylko chyba był jeden naukowiec, wydaje mi się. Tak. I, I też nie było rozszyli. całego tego, tej grupy tych śledczych, tylko też tam było mniej... No to skoro oni już się decydują rozwinąć, to wprowadzić bohaterów, który każdy ma inne kulturowe zaplecze, prawda? Każdy ma inną historię, różne płcie, różne historie życiowe, różne stany, różne perspektywy, no to kurde, niech to nie będzie tylko dekoracja, nie? Niech to będzie po coś. A mam wrażenie, że tutaj trochę taki correctness washing nastąpił, no. No... Myślę, że bardzo. I też te większość bo bohaterów nie ma co grać. I to są tylko właściwie takimi pionkami. No nic, no to yy, już nie narzekajmy więcej. Może kolejny serial będzie sympatyczniejszy. Słuchaj, no też, też, też na koniec jeszcze bym dodała, że jednak to nie jest tak, że to jest jakiś taki dramatycznie zły serial, którego my mówimy Wam, żebyście nie, nie oglądali. To jest trochę case dla mnie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli po prostu hype'ujesz coś przez bardzo długi czas i zapowiadasz, że to będzie coś, co zmieni świat, a nie jest, no to potem masz prawo powiedzieć, że nie jest, no. I, I tyle, ale czy to znaczy, że problem trzech ciał to jest jakaś beznadziejna produkcja, której nikomu nie polecam? Absolutnie nie. No ale wydaje mi się, że to jest problem Netflixa po prostu: że to, że oni muszą wejść w jakieś takie trybiki i jakieś takie wytyczone po prostu scenariusze i dogiąć wszystko pod jakąś taką agendę streamingu. Mhm. Zwłaszcza jeżeli to są tak e, lukratywne e, produkcje i takie głośne, że po prostu muszą no. musi być bezpiecznie. No i wiesz, no i dalej jest na pierwszym miejscu. I jakby to nie jest tak, że, e, e, że to spada w, 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 w liczbie oglądających osób. Bo to oczywiście no, to są Netflixa dane, które są nie, niejawne, więc możemy sobie tylko spekulować, i im zawierzyć znowuż no tak, no ale no cóż, no nic nie zrobimy. E, ale z drugiej strony, obejrzałem 8 odcinków, po je, zbinżowałem pięknie i, e, i bawiłem się I w porządku. I, tak. I, I cały czas o tym myślę, więc to nie jest tak, że ten serial jest do niczego. Zdecydowanie nie jest. Ale jest no duże, duży margines na poprawę w drugim sezonie, który tak, nie ma, tak, nastąpi. Tak. Tak, ja w ogóle myślę, że to jest miniserial. serial. Na szczęście, na szczęście nie jest, więc jest szansa. Dobrze. To dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję do swoich, do swoich zajęć. Licznych licznych. Dobrze. To do usłyszenia za dwa tygodnie. No, do następnego, papa. Pa. Nie spać słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl